W tym sensie powinien się dosyć istotny, może nie tyle błąd, co taki sprzedany turystyczne przesunięcie perspektywy, to znaczy spoglądać na jego oczywiście z pewnej, na tej pewnej wysiłę, praca historyka, tak jest zawsze perspektywą odwróconą, patrzy na przeszłość, tak jak przez ludzką zmianę, tak jak się widzi po prostu w miarach, tak jak protagonistę różnych miar, ale nie sądzę, żeby o to chodziło. Warto jest jednak, że tak interpretowanie piękne do niego wracało, no a jego znaczenie dla samych, co się tam tylko zaznaczyć. Na prawdę najważniejszych nazw historii sztuki przełomu XIX-XX wieku. To takich nazw jest całkowicie emblematyczny, właśnie jak Wojtek chociażby, na chwilę nie bardzo ważny, bardzo ważny autor. Zresztą Wojtek jest jednym z nielicznych historii sztuki, który jest troszeczkę, no dzisiaj akurat, nie wiem, czy zaraz to mam, no? 1817. Minęła setna rocznica wydania tej najważniejszej książki, czyli podstawowych pojęć historii sztuki, było oczywiście bardzo blisko. Więc teraz weźmy wracać przez długi czas, raczej jednak przypomniony przez tę wielką tradycję etymologiczną, tak to nazwijmy, po prostu w pewnym skrócie. Weźmy wraca i wracamy właśnie do pytania, które w istocie rzeczy są przez Fiedlera postawione, dotyczące właśnie na przykład materialności obrazu, materialności formy obrazowej, który świetnie zresztą korelują z bardzo różnymi zjawiskami sztuki nowoczesnej. Na przykład koncepcja Courbeta, to się nie mieści.
co na przykład ci malarzy, tak? No, tych wód tak bardzo zmieniło, oczywiście jest ich więcej, Feuerbach czy właśnie Hans von Meyer, oni siedzą całe życie niemalże w Rzymie i studiują tam głównie Rafaela i jego protagonistów, bo oni chcą zupełnie dobrać jakby do zupełnie innej koncepcji formy, chcą osiągnąć zupełnie inną formę, która byłaby paradoksalnie jakby wychodziła do tych, że tak powiem, widzenia świata, ale byłaby formą poddaną tylko i wyłącznie całkowicie wewnętrznym rozwojowi dla artystycznego kształtowania, która by fundowała w ten sposób autonomię obrazu jako obraz, który musiałby wreszcie przestawać udawać czegoś innego niż jest rzeczywistość. No, jest ostatecznie tą no, płaszczyzną czy czymś tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc tutaj to jest rzeczywiście bardzo, mi się wydaje, bardzo istotny problem. I faktem jest, że to można było łatwo po prostu przełożyć potem na pewne, znaczy, bo to jeszcze trzeba widzieć, że to jest w szerszej nieco perspektywie, to znaczy, zaczęto uświadamiać sobie po prostu, bardzo, to się właściwie zaczyna wyraźnie w drugiej połowie XIX wieku, ale też wcześniej, że to wszystko, co mu chodziło, powiedzmy sobie, za taki wzór realizmu malarskiego, na przykład cała wielka tradycja sztuki włoskiej, w istocie rzeczy czymś takim nie jest. Na przykład pojawiły się problemy bardzo duże z perspektywą portretu malarskiego, bo że malarze włoscy, bez względu na to, jak będziemy sytuować początki tej perspektywy, że ich konstrukcje perspektywiczne często były nie do końca poprawne, że prowadzali świadomie bardzo rozmaite zakłócenia do tej perspektywy. No właśnie bardzo zakłócenia dlaczego? Dyktowane czymś zupełnie innym, więc to jest na przykład pewnymi względami znaczeniowymi, a pewnymi typami ekspresji. Natomiast pewien model czy definicja obrazu, którą ma Alberti na życiu, okazuje się, że wcale ona nie jest taka oczywista. I co więcej, w malarstwie zawsze były obecne takie jakieś tak, na przykład, nie wiem, późna twórczość chociażby Rubensa, czy cały Rembrandt, gdzie dostrzeżenie, że tak powiem, tej materialności, fizyczności malarstwa odgrywało ogromną rolę. I krótko mówiąc, ten model rozwoju sztuki często się układał w taki łatwy, linearny porządek. Trzeba było, że tak powiem, poszukać czegoś, co może dałoby ugruntowanie dla konstrukcji formy artystycznej, jednak poza tym złudzeniem, poza tym przekonaniem, że płaszczyzna malarska może stać się całkowicie przezroczysta. No to jeżeli tak jest, to się po co to ma? Zastąpić ta poszła. No co, że to mamy żadne zasłony bardzo często chętnie robili, bo to by sobie uprosił prawo to sobie. Można zadać, że tutaj skupiony na tej widzialności, od której się zaczęło. Chciałem zapytać, jak się do tego ma i pewnie w innych dziedzinach to bardzo ciekawe i bardzo mnie jakoś tak mobilizujące pojęcie, którym pani się posługiwa, obraz poetycki. Ta widzialność właśnie w poezji jest jakby coś równie właśnie zaakceptowane, jak to się ma do tych tradycji Hitlera i późniejszych, czy jeśli chodzi właśnie o tą zbitkę obraz poetycki do tej widzialności. To znaczy, raczej jeśli już o tym mowa, to ja raczej się po prostu jako pewnego, że tak powiem, zwiastuna tej tradycji prowadzącej do różnych postaci, malarstwa, powiedzmy tak, jak on mówi, niefiguratywnego, czy bezprzedmiotowego. Ale ja mu to nie sądzę, że wiem o to chodziło. No właśnie. Bo tu nie, ja to, przepraszam, to nie rozumiem, to prowadzi gdzieś chyba w tym kierunku, ten koncept, że sztuka czyni widzialne. Tak. Że sztuka, że widzimy dzięki, co to znaczy? No, że sztuka jest instrumentem poznania. Moje pytanie jest takie, czy nie wiem, czy nie kompletnie zbaczam z traktu, ale czy gdzieś nie dałoby się go
ustawić na linii później z Heideggerem, z Nadalem, z takimi konceptami. Prawdziwościowa. To znaczy ona jest prawdziwościowa w tym sensie, że przybyła to całkowicie tożsamości. Tak? Natomiast jeżeli przypominam sobie koncepcję Nadalera, czy koncepcję Brywu, to on rzuca właśnie tą koncepcję na prostą, ale Nadal odrzuca tą estetykę Kanta przede wszystkim. Podobnie jak to się stało. Tak, że jednak Hidobera fundamentalną rolę odgrywa, odgrywają te dwóch poziomie pojęcia niemieckiego. I tego, że sztuka jest w jakimś sensie. Ona żyje w sensie, jest wprost przyrostem wyników. Przyrostem prawa. Stanowisko Hidobera, ale podkreśliłbym wobec tego raczej miałem stanowiska antymilitarystyczne. Ja to takiego powiedziałbym antymilitarystyczne. Ale nie mówię tak, jest ona reprezentacją. Nie reprezentacją, tylko reprezentacją. Czyli bardziej ukazuje, aniżeli wskazuje. Bardziej uosabia i obecnia, aniżeli zastępuje. Widzialności, przedmiotowości obrazu, no bo w samym obrazie zawiera się ta charakterystyczna dwuznaczność. Obraz jest obrazem czegoś, albo właśnie, że tak powiem, doskonałą odnosi do samego siebie, do tej doskonałej takiej, można powiedzieć, idealnej referencji. Więc on oczywiście także odżywuje się tutaj, choć nie do końca, ale odżywuje się tutaj do tej bardzo ważnej w historii estetyki niemieckiej, całej tradycji tego pozoru estetycznego, który jest przecież fundamentem dla Schillera. Jakkolwiek Schiller nadaje, jak sądzę, sens bardziej antropologiczny. Dla Kanta jest oczywiście czymś zupełnie podstawowym. Dla Hegel, przepraszam, jest czymś zupełnie podstawowym. I Hegel to jest jeden z fundamentów. Nie mówię, że absolutnie wszystkie, ale to jest jeden z fundamentów. Natomiast właśnie mówiąc o relacji, powiedzmy sobie, między pozorem a formą, która ten pozór unaocznia, buduje przecież całą swoją historiozofię sztuki, dzieląc ją na te trzy wielkie epoki, i tak dalej, też nie ma co do tego wracać. Z tym, że oczywiście w tym sensie właśnie, znaczy powiedziałbym, jeśli mogę jeszcze tylko jedno zdanie dodać do tego, co Pani powiedziała. Otóż ja nazwałbym go Hidlera na okresie wymiany takiego właśnie teoretyka sztuki o bardzo takich, powiedziałbym, naukowych ambicjach. To znaczy, żeby to osadzić, tak. Jest tutaj taki wyraźny wątek pozytywistyczny, a przynajmniej łatwo było potem z niego te wątki wyprowadzić. Jeżeli sztuka jest widzeniem, to jeżeli ludzie patrzą na świat, to w takim razie skąd biorą się tak ogromne różnice formy artystycznej? Dlaczego są tak różne kultury i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli sztuka musi wyprowadzić stworzenie aktywności widzenia. Ale wobec tego można było postawić to pytanie zupełnie inaczej. Wcale nie pytać o sztukę, powiedzmy sobie, w jej bardzo rozwiniętych i dojrzałych formach, tylko raczej przyjrzeć się temu, co jest, można by powiedzieć, u źródła widzenia jako pewnego procesu kształtowania formy. A zatem
przyjrzyjmy się wpierw, na przykład Biblii, tak powiem, przyjrzyjmy się wpierw ornamentowi, zanim zaczniemy interpretować ten torek. Zobaczcie, jak powstają ornamenty. Ale to jeszcze nie wystarczyło oczywiście. Bo podstawową sprawą było jednak zwrócenie się ku sztuce, tak zwanych ludów, które było bardzo dużo, zresztą to było bardziej wdzięczne. Aż po kartę Osydora, i tak dalej. Usztyno, wreszcie. Być może należało wobec tego całą estetykę i teorię sztuki oprzeć na dwóch fundamentach. To znaczy, że jest to właśnie na mechanizmach widzenia, czyli fizjologii. Czyli tu trudno na przykład można było analizować takie problemy jak postrzeganie przestrzenne, bo to jest podstawowy problem malarski. Jeżeli się sztukę analizuje, to jest to sobie jako rozwiązywanie pewnych problemów, a te problemy stanowią rodzaj takich, powiedziałbym, zresztą filozofia perennis, jak na przykład przestrzeń, relacja między przestrzenią a płaszczyzną i tak dalej, no to i taką drogą poszedł Hildebrandt, który uważał właśnie, że tam jest dotyką z tego, że to nawet jest o tym, tego, to nie ma co o tym mówić, albo jeszcze inaczej, raczej zwrócić się ku sztuce, to co my dzisiaj nazywamy, ku twórczości dzieci. Ku twórczości dzieci, bo, albo osób nie są chore też bardzo często. Bo to miało być taki właśnie spontaniczny moment, bardzo znane. Ale nie w tym leży w sobie problem, na sądzie. To, co tutaj pan profesor pytał, bardzo ważne. Moim zdaniem kwestia podstawowa leży w tym, że te teorie, wypracowane często właśnie, powiedziałbym, w ogóle takiej polemiki z tymi wielkimi systemami, nazwijmy to spekulatywnymi, kantowskim czy chrenowskim, i podparte pewnymi badaniami psychologii percepcji, które było bardzo niewielkie. Zresztą ona też ma swoje różne filozoficzne korzenie, różne filozoficzne, a tak powiem, konsekwencje z tego wyciągała, bo oni lubili zawsze dokonać tego skoku, prawda? Od psychologii do jakiejś już epistemologii. To bardzo chętnie to robiono. Tam Herbarta, tam Cegły, tak dalej, cały problem tych wszystkich, na przykład tego typu wczuwania się, żeby wyjaśnić jakąś ekspresję, prawda? Potem tak zwane na przykład teorii kontury, jako powiedzmy sobie eksplikacji teorii ekspresji muzycznej, bo muzyka zawsze tutaj jest tam udawane, że muzyka jest szybko nie przedstawiającą, nie przedstawia, ale jakoś wyraża, dlaczego i tak już tego. Więc problem podstawowy polega na tym, że te teorie, nowoczesne w istocie rzeczy, oni chcieli, czy szukali czegoś jeszcze, bo nie dość było, że tak powiem, ufundować sztukę przyszłości, niech to będzie, ale trzeba było całą historię sztuki. Dzieje sztuki zinterpretować za pomocą podpowiedzi. Jest to przykład właśnie chociażby Pierdola Francesca staje się takim mistrzem tam, takim wartości podpowiedzi. Pierdol się w ogóle o tych nie słyszał i tam nie mógł, to w ogóle tam to śmieszne w ogóle, to nie by to było, ale stał się mistrzem wartości dotykowych. Czy to zimotura, czy inny i tak dalej. To jest znaczy ja nie chcę twierdzić, że nowoczesne teorie nie są w stanie uchwycić, czyli dotyczy bardzo istotnego, z całą pewnością tak. Ale jednak bardzo często tutaj ta interpretacja sztuki dawnej służyła jako legitymizacja tego mówienia o sztuce nowoczesnej. To znaczy, że jest zwyczajem obowiązkiem mowy, na przykład zanim wynaleziono w tym miejscu, przedteoretycznym. I
to widzenie czyste, widzenie formy artystycznej jest możliwe dzięki czystości formy, która ukazuje sam proces kształtowania, czyli to, w jaki sposób ona powstaje. Ona zostaje w ten sposób zdynamizowana, uczasowiona i tak dalej, ale to dotyczy tylko tego w czasie zagadnienia. Bo w gruncie rzeczy, czy my jesteśmy w stanie zobaczyć swoje własne widzenie, tak? Metaforycznie być może można by tak uznać, że historia, forma artystycznych jest historią widzenia. Jest historią formą wyglądową. Można to zrobić, postawić się na trudności. Ale widzę, że bardzo niebezpiecznie rozszerzamy samo pojęcie widzenia, z czym ono się wiąże. Tak, tak mi się wydaje. Znaczy, jak jasne jest oczywiście, że coś takiego, prawda, jak ten mit, powiedzmy sobie, kochany o tym przez Raskina, tego innego oka, że coś czegoś takiego właściwie nie ma. Widzenie jest zawsze jakoś tam sobie kategorialnie i kulturowo ustrukturyzowane się tak naprawdę to wyrazić. A tutaj chodziło raczej, żeby dotrzeć do samego, można by powiedzieć, takiego samego rdzenia tego procesu ekspresji, który jest nawet jeszcze pierwotniejszy, jeżeli jakakolwiek forma artystyczna. To jest to, co ożywia w moim przekonaniu bardzo wielu historyków, tak, to właściwie na przykład jest problem też dla Warburga, chociażby przy wielu innych, aczkolwiek on będzie to inaczej interpretował, prawda, ponieważ on będzie raczej starał się pokazać, że powiedzmy sobie, sztuka jest jednym ze sposobów, no, najprościej powiedzmy, że jest jednak jakoś dokumentem tego, jest jakimś, powiedzmy sobie, sposobem dokumentowania ekspresji konkretnego czasu, no tak, ale to jest właśnie to pragnienie, właściwie takie bardzo charakterystyczne, żeby uchwycić tą taki najpierwotniejszy fenomen. No zresztą o tym stanie też akurat pisze w tej książce, że ten przedrostek tu i tam jest dla nich właśnie takie niemalże, prawda, wszyscy padają na plac, bo teraz jakieś urfenomeny, jeszcze nie śmiać się z tym, ale niewątpliwie tak było, bo z tego, patrząc z tej perspektywy, no to rzeczywiście początek musi być całkowicie krytyczny, to znaczy trzeba wyczyścić pole, tak jak to zrobił Kant, i zacząć budować właśnie od samego początku. Przy czym zawsze problemem pozostanie tutaj pytanie o, zawsze pozostaje problemem, moim zdaniem, pytanie o to, jaka jest relacja pomiędzy sobie tym porządkiem psychologicznym, genetycznym, a na przykład porządkiem historycznym, bo wcale ten świat w ten sposób uchwyci się. Nie ma, nic nie może tutaj, nie ma żadnego przekonującego dowodu na to, prawda, że na przykład sztuka pierwotna nie musi być taka, na przykład schematyczna, i tak dalej, w cudzysłowie konceptualna, jak na przykład sztuka czy twórczość dzieci. Wcale nie. Bo być może najwcześniejszy przykład może jakieś formy tej aktywności, powiedzmy, wizualizowanie utrwalane, które wcale takie nie są, no, to jest rzeczywiście bardzo ważne. Bardzo różne wątki się tutaj nakładają po prostu na siebie, różne też można powiedzieć sposoby interpretacji widzenia tego wszystkiego, ale tutaj to wybrałem tutaj bardzo tak interesujące, jednocześnie symptomatyczne. Wyraża nic.
a w tym sensie, że wyraża tylko samego siebie. I na terenie literatury dość szybko, po takim zachłyśnięciu się tym, że właściwie sztuka jest autonomicznym królestwem i że otwiera jakieś niesamowite przestrzenie, do których bez niej nie mielibyśmy dostęp, ale jednocześnie te przestrzenie tworzy. W twórczym akcie i tak dalej. Więc bardzo szybko pojawiła się taka świadomość, na którą Darek zwracał uwagę, że ona coś też przy tej swojej niesamowitej wolności, którą nam ofiarowuje, że też coś odsłania. To na przykład jest taka wczesna koncepcja wielkiego, moim zdaniem, teoretyka literatury, dzisiaj słabo pamiętanego Ostapa Otwina. Taki emblematyczna jego figura żywych fikcji. I to jest ten taki moment, kiedy ta wolność sztuki, to myślenie właśnie w kategorii podmiotu, bo on tego tak nie nazywał, ale myślał tak jak podmiotu lirycznego itd. Tak, on to otwiera na jakąś autonomiczną, realną rzeczywistość, która jednak zaczyna się przechylać w stronę tego, co Steiner nazywa formą znaczącą. Czysta forma nie jest tylko czystą formą, jest również formą znaczącą. Historia między innymi o tym kurcza. I na terenie polskiej poezji zwłaszcza, gdzie tam się dzieją rzeczy bardzo ciekawe, bo miłość bardzo mocno stawia tę kwestię tajemnicy widzialności. Tajemnicy widzialności. I właśnie w kategoriach tajemnicy o tym myśli. Że sama widzialność świata jest pewną tajemnicą. Że to, że go widzimy, jest tajemnicą. Ale to też jest taki rodzaj wzięcia. Tam też się jakieś znaczenie odsłania. Jakaś intuicja sensu. I to pewnie już odchodziło od tej jasne. Dla mnie jest jeszcze ciekawe, że meta tego, o czym mówiłeś, właśnie ja przynajmniej słyszę u poetów, którzy są na właśnie daleko takiego stawiania wystawy, na właśnie miłość, ale też z innej strony u Herberta, zwłaszcza u tego Herberta, dla którego bardzo ważną kwestią była ta kwestia tajemnicy przedmiotowości sztuki. Wspaniały pan studiu przedmiotów. Malarski bardzo, namysł nad dziełem malarskim, a jednocześnie jest namysł nad dziełem poetyckim, nie sztuki w ogóle. Ciekawe jest to, jak korespondują ze sobą to myślenie o tych, wydawałoby się różnych, bardzo odległych od siebie sztukach, a gdzieś jest ten rezonans. No to tylko tak właśnie w duchu rezonansu, jak